Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Witaj, ukrzyżowany Jezu. Błogosławimy Cię za czas miłosierdzia, za tę godzinę, w której Twoje spieczone usta wyszeptały najczulsze z wyznań miłości Boga do człowieka. Tak słowa Pisma mówią o Twojej miłości do każdego z nas. Drogi jesteś w moich oczach. Nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Te słowa zostały zapisane na wieki Twoją drogocenną krwią, przypieczętowane ofiarą złożoną na drzewie krzyża. Dziękujemy Ci, Jezu, za tę niepojętą miłość do nas. Dziękujemy również za Maryję, na którą dziś kierujesz nasz wzrok. To przecież jej imienia możemy wzywać zawsze i wszędzie. Ona jak poranna zorza rozświetlała każdą chwilę Twojego istnienia. Począwszy od troski, z jaką szukała Cię, gdy pozostałeś w jerozolimskiej synagodze, przez Kanę Galilejską, gdzie zdała się całkowicie na Twoją wolę, aż po kamienistą drogę, w czasie której jej matczyne serce pękało z bólu, gdy widziała Ciebie umęczonego. Ona zawsze była z Tobą. I tu, na Golgocie, swą obecnością w pełni wyraża gotowość przyjęcia każdej Bożej woli, cokolwiek by ją to kosztować miało. Ona wie, że Ty pełnisz wolę Ojca, która przecież dla nas okazała się największym miłosierdziem. W Twoim miłosierdziu zanurzamy zatem cały Kościół Święty, a zwłaszcza ludzi boleśnie doświadczanych i cierpiących, przechodzących różne próby wiary. I dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy o potrzebne łaski dla nich, aby z trudnych doświadczeń wyszli zwycięsko. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie. Miłosierny Panie, prosimy więc najpierw o serca wolne od nienawiści, pragnienia zemsty, nieżyczliwości czy wszelkiej wrogości wobec innych ludzi. Niech nasze serca, serca naszych domowników,
ludzi, których spotykamy w życiu, szczególnie tych, z którymi mamy trudne relacje. Wypełnia Twoja miłość, pokój i radość. Błogosław, Panie, naszej Ojczyźnie, sprawującym władzę w Europie i świecie, udziel światła i mocy Ducha Świętego, aby szanowali życie i godność każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dobro narodów budowali w oparciu o dekalog wypisany w ludzkich sercach. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy stacji radiowych i telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. 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 For the sake of his sorrowful passion.
for the sake of your sorrowful passion. For the sake of your sorrowful passion. For the sake of your sorrowful passion. For the sake of your sorrowful passion. For the sake of your sorrowful passion. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. 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 Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty.
Jezu, uwielbiamy Cię i dziękujemy za dar Twojej miłosiernej miłości, która rozlewa się na ludzkie serca z tajemnicy Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Dziękujemy za Maryję, która swą macierzyńską miłością objęła wszystkich, za których oddałeś swe życie. Dziękujemy za przykład błogosławionych i świętych, którzy krzyż uczynili znakiem swojej wiary, pod tym znakiem żyli i oddawali życie za braci. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę, która olśniona tajemnicą Twojego miłosierdzia przypomniała ją całemu światu. Za przykład świętego Jana Pawła II, który ukrzyżowanej miłości pozostał wierny do końca. Thank you.